Więc to będzie bajka o gąsiorze. Ależ Jacusiu, przecież żadna bajka nie zaczyna się od więc, tylko od czego? Od za górami, za lasami. Jojku, przecież ten gąsior wcale nie był za górami, za lasami, tylko u nas w domu. No to zacznij od tego, że był sobie raz, ojejku, był sobie raz, to nie mogę zacząć, bo przecież ten gąsior wcale nie był sobie raz, tylko był sobie cały czas. I najlepiej będzie, jak ja zacznę po swojemu, a nie po cudzemu. Jak zaczniesz po swojemu, to na pewno na początku będzie jejku, 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 a skąd ty wiesz? Z doświadczenia i zacznij nareszcie opowiadać te bajki, bo przecież dzieci czekają. I każdemu dawał do wody sodowej trochę soku melonowego i w dodatku robił to zupełnie za darmo. A teraz, kiedy zbliża się wiosna i kiedy wszystkie ptaki wracają z ciepłych krajów, gąsior także wrócił. I jeszcze nawet trochę soku dla nas zaoszczędził. Oj, ojku, a może wy w to wszystko nie wierzycie, co? Jacek, niepotrzebnie się martwić, bo jestem pewna, że wszyscy uwierzyli w tę naszą bajkę o gęsiorze, prawda? Ostatecznie nie takie rzeczy zdarzają się na świecie. I fruwający gąsior z sokiem malinowym nie powinien nikogo zdziwić, prawda? I na pewno każdy z was potrafi wyobrazić sobie jeszcze dziwniejsze rzeczy. Wystarczy tylko położyć się do łóżka, zamknąć oczy i... Dobranoc. Dobranoc.